Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS, czy to poprzez portal Magicznych Wrót, link na dole, czy też stronę Tip and Donation, link na dole. Aby móc korzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę. W kwestiach zdrowotnych mogę zerknąć, na co warto zwrócić uwagę. Nie prosimy o diagnozę. Również nie prosimy o informację, który lek byłby dla mnie skuteczniejszy. To są historie, które mogą Wam pomóc właśnie w aspektach tych leków, osoby związane z farmacją, czy też kwestie lekarza i ewentualne zamienniki, wybory. Myślę, że to warto z nimi konsultować. Również nie pozwalam na drążenie już pośrednio po uzyskanej prognozie, na powielanie tych samych pytań i nie odpowiadam na dopytania. Staram się bardzo konkretnie, rzeczowo udzielać Wam informacji, podpowiedzi, wskazówek, a sekwencja słów, które miały zostać użyte właśnie w tej prognozie, jest tą jedyną i gdzieś tam z doświadczenia wiem, że to mieliście usłyszeć. Odsyłam Was również do mojego posta na Facebooku, dlaczego nie tłumaczę, co karty miały na myśli, bo jedna sekwencja słów może mieć wiele znaczeń. I to znaczenie ma być Twoje indywidualne, wyjątkowe. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, kart anielskie i rytuały również nie są mi obce. I teraz tak, oprócz tych zasad, które usłyszeliście przed chwilką, macie możliwość właśnie dwojakiej drogi tutaj do mnie. Właśnie przez portal Magiczne Wrota, tam wysłacie SMS-ka, koszt SMS-a pokaże Wam się, gdy klikniecie w link w mój profil, to tam będziecie mieli cenne za jednego SMS-a. Jeden SMS to jest jedno konkretnie zadane pytanie. I teraz tak, wysyłacie go pod numer 7636, w treści SMS-a wpisujecie INT.254, następnie skrót IT, później Wasze imię, Wasza data urodzenia i treść pytania. Jeśli pytacie o kogoś, proszę o imię tej osoby. Fajnie by było, jeśli znacie datę urodzenia. Jeśli nie, to w tym przypadku sobie poradzę. Jeżeli pytacie o kwestie ogólne, miłość i sprawy zawodowe, na przykład na jakiś tam okres czasu, czerwiec, 3 miesiące, podawajcie proszę status, jaki aktualnie jesteście, czyli osoba, która poszukuje, która chce zmienić się, która jest w skomplikowanych jakichś tam sytuacjach, czy emocjonalnych, czy zawodowych, to pozwoli personalizować prognozę pod daną sytuację, nie ma tak zwanego gdybania, bo wtedy konkret sytuacja i konkretne wskazówki właśnie do tej sytuacji są podawane. I gdy napiszecie SMS-a, sprawdźcie, czy jest poprawnie napisane. Gdy go wyślecie, z systemu dostać powinniście SMS-a zwrotnego, że SMS został tutaj dostarczony doradcy. I gdy ja zrealizuję Wam odpowiedź, wysyłam Wam SMS-a zwrotnego z numerem filmiku, w którym się Wasza odpowiedź pojawiła. Tip and Donation. Tutaj nie trzeba zaznaczać się na YouTube, bo wszystkie pytania z automatu idą na YouTube, bo nie ma możliwości Wam odpisywania. I niestety trzeba sobie poszukać odpowiedzi. Też koszty, jakie są przy każdej formie płatności, która jest dostępna przy tipie, macie koszt tutaj za jedno pytanie. I tak samo jak w przypadku Magicznych Wrót, wpisujecie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania. Jeśli kogoś pytacie imię tej osoby, jeśli posiadacie datę urodzenia, to super, jeśli nie, to sobie poradzę. I punkty zaczepienia w historiach miłosnych i zawodowych są świetnym tutaj atutem do tego, aby móc personalizować prognozę ogólną pod Waszą konkretną sytuację. I tutaj niestety musicie sobie poszukać odpowiedzi, kiedy się pojawiła, bo nie mam Was jak o tym poinformować. Bardzo Was proszę, pilnujcie tego, czy wysłaliście poprawnie SMS-y i jeżeli gdzieś tam wysłaliście coś nie tak, to też warto się komunikować, bo zawsze idzie tutaj wszystko gdzieś tam też uzgodnić. Czasem jest tak, że Wy wysyłacie do mnie informacje, że pytanie się nie pojawiło w Wasze, na przykład przez tipa, wysłaliście w czwartek, okazało się, że to pytanie wysłaliście we wtorek, a nie w czwartek, Wam się tak czas szybko jakby mija, coś się pokiełbasiło, no a ja jeśli w jakiś tam sposób
sposób nie mam informacji, kto wysłał pytanie, kiedy wysłał pytanie i również Wam się wydaje, kiedy wysłał pytanie i również treści pytania nie jestem w stanie tego odszukać i nie jestem Wam też w stanie pomóc. Jeżeli nie mam pełnych informacji, to po prostu nie szukam, bo nie mam punktu zaczepienia, bo jeżeli ja dostaję, hej, wysłałem pytanie w czwartek, a nie mam do dzisiaj odpowiedzi, no to ja nie wiem, kim jesteś, jakie było pytanie i nie jestem w stanie tego odszukać, także czas oczekiwania wtedy na realizowanie ewentualnej odpowiedzi jest bardzo, bardzo długi, w sensie tego, żeby Ci wskazać ewentualnie, w jakim filmiku mogłoby to się pojawić. Zatem szukając informacji również i Wy zadbajcie o to, żeby ta pomoc mogła być dla Was realizowana. No dobrze, moi drodzy, myślę, że tyle tytułem wstępu. Idę na tipa, zobaczymy, co tu się pojawiło. Na tipie dzisiaj mamy 19, to było... Mam pytanie od Moniki. Dlaczego wycofał się z Waszej relacji, czy może oczekuje na mój ruch? Dobra, już patrzymy, co Wy tu macie, jak to wygląda. I tu. Dobra, już patrzymy. Dlaczego on się wycofał z Waszej relacji? 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 Dlaczego on się wycofał? Ja mam wrażenie, że jego coś trapi, bo karty pokazują jakieś rozczarowanie i niemoc w realizowaniach też, tak jakby nie wiedział, na jakiej płaszczyźnie sobie może tutaj poruszać. Karty pokazują, że trzeba mu wskazać coś, czego on nie widzi w całej tej sytuacji. Tak, warto by było tutaj ze swojej strony jakiś ruch wygenerować, bo on nie wie, na jakiej płaszczyźnie się może poruszać, stąd jest wycofanie się. Bo to, co pomoże, trzeba mu wskazać to, czego nie widzi. Dosłownie, dosłownie tak. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mam pytanie anonimowe, w zasadzie będzie ich kilka, bo to jest kwota dosyć znaczna, a zatem idę na maila. Idę na maila. Tylko muszę sobie go włączyć tutaj. Okej. Tu jesteś, dobra. No, witam Cię. Tutaj mam trochę dużo tego. Faktycznie tak jest, rozumiem. Wskazówki w obecnej sytuacji, jaką drogę obrać. Wiem, o co chodzi. Dobra. Komfort w Tobie bardzo mocno zaznaczony tutaj. Widzisz, karty pokazują tutaj,
A ósemka mieczy, to co nieuniknione, że te informacje warto zachować dla siebie, bo gdy aktywność będzie realizowana, będziesz więcej stracisz niż zyskasz. To co masz zrobić, karty pokazują, że masz sobie pomóc, ale nie tą drogą, którą gdzieś tam zmierzasz. Informowanie jego osoby na ten moment, bo ja nie mówię, że nigdy, ale karty pokazują, że na ten moment nie jest to dobre rozwiązanie. Karty pokazują, że warto w jakiś tam sposób radzić sobie z tą sytuacją, ale nie poprzez rozmowę z jego osobą. Jego osoba na ten moment nie jest gotowa na tą informację. Ja nie mówię, że nigdy. Zobacz, jest to piątka kielichów, która mówi o dyskomforcie, że męczysz się z tym. Karty pokazują, że to trzeba jakby zamknąć, ale na razie jakby błądzisz po omacku, czyli i też jakby powiedzenie mu według energii byłoby drogą na skróty i poprzez tą aktywność ty tracisz, tak jakbyś miała przestać być w cudzysłowie atrakcyjna dla jego osoby. Ja nie mówię, że on jest złym człowiekiem, absolutnie nie. Jeśli się dostaje, nazwijmy to wiadomość, w cudzysłowie petarda, to w pewnym momencie gdzieś tam zamykamy się na fizyczność, na atrakcyjność, zamykamy się i ty żałujesz tego. Zatem karty pokazują, że warto to zamknąć jak najbardziej, ale na razie nie poprzez informacje jego osoby, bo on na tą wiadomość nie jest gotowy. Zatem na razie tak to, moja droga, wygląda. Warto by było przejść jakąś transformację, ale nie drogą na skróty. Może będzie potrzebna jakaś rozmowa z kimś wykwalifikowanym, po prostu najzwyczajniej w świecie. Rozkład na relacje i na okres od czerwca do września. Dobra. Jak ta wasza relacja będzie wyglądać? Od czerwca do września. Od czerwca do września. Od czerwca do września. Pokażcie karty. Od czerwca do września. Pokażcie karty. Od czerwca do września. Od czerwca do września. Jak to będzie wyglądało u was w czerwcu? W czerwcu może być gdzieś tam takie spowolnienie niektórych u was działań. Możecie czuć taki niedosyt w kontaktach, ale również warto zwrócić uwagę na ogólne swoje jakieś samopoczucie, bo poprzez jakby słabsze samopoczucie możecie się oddalać od siebie. Może to mieć związek również z sytuacją, o którą pytasz w pierwszym pytaniu, tak? Zatem na to też warto zwrócić uwagę. To jest czerwiec. Jeżeli chodzi o kwestię lipca, karty tutaj pokazują, że będziecie dokonywać jakichś zmian u siebie. Nie na zasadzie, że ze sobą, ale mi się pokazuje albo jakaś nowa płaszczyzna, albo jakieś wybory, które będą pojawiały się z nową płaszczyzną. Nie wiem, czy wy planujecie zmianę lokum, bądź zmiany w lokum. Przy czyjejś podpowiedzi, wskazówce jest to możliwe, że zastanawiacie się nad jakimiś zmianami. Zmianami również mogą się rysować przy historiach na przykład pracy i z pracą w tle, ale ma to na was również pozytywny wpływ. Jeżeli chodzi o sierpień, w sierpniu niczego nie zakładać na zapas, uważać na jakieś awarie, które mogą chcieć was poróżnić, na przykład, no nie wiem, które z was coś zepsuje i w jakiś tam sposób możecie się o to pokłócić, bo nie ten moment, nie ta sytuacja, bo ktoś ma czegoś za dużo na głowie i jeszcze ta kropeleczka, która to właśnie przelewa, nie wypierdoła, ale w jakiś tam sposób może destabilizować. To jest później jakby pojednanie i jakby do powrotu do sprawy sprzed, ale to zamieszanie w moim odczuciu jest nie potrzebne. Uważajcie też na awarie wszelkiego rodzaju z wodą w tle w tym czasie razem, tak? Jeżeli chodzi o wrzesień, we wrześniu będziecie próbowali coś przeforsować. Będziecie w jakiś tam sposób chcieli przekonać jedno do drugiego do jakiegoś swojego pomysłu, czy też do swojej racji. Możecie mieć to tak zwane ciche dni tutaj, ale przez pracę jednego z was bądź czynniki zawodowe. Karty też pokazują tutaj, że wy będziecie też czegoś się uczyć i wspierać siebie przy tej nauce. Taka jest tutaj też podpowiedź. Może to być jakiś nowy czynnik zawodowy, może to być jakieś przyswajanie wiedzy, którą wcześniej nie miałam i gdzieś tam się wspieramy. Zatem ten czerwiec się pokazuje, taki najtrudniejszy mam wrażenie. Tutaj jakieś tąpnięcie, ale raczej poprzez zdarzenia losowe i poprzez nie może tam jakieś
jakieś nieporozumienie się zarysować. Tutaj karty też pokazują, że poprzez jakieś działania osoby z otoczenia możecie patrzeć na pewne rzeczy inaczej, bądź jakieś rotacje, czy lokalowe, czy w lokalu się mogą rysować, nie wiem, przemieszczenia, przetasowania, bądź przeprowadzki również. Zatem takie mam tu informacje. I tu są tylko Twoje dwa pytania, a masz zapłacone za więcej, moja droga. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, bo może to, że ono jest takie rozbudowane, tak jak mówiłam, odnosząc się do pierwszego, kochanie, pytania, jeżeli chodzi o jego osobę i jeszcze nie jest czas, nie jest moment, aby mu dawać tą informację, nie jest to odpowiednia chwila. Warto działać w jakby transformowaniu tego, co masz w głowie w związku z tą sytuacją i najprawdopodobniej będzie to rozmowa z osobą, która będzie w stanie cię jakby wynieść do góry i po tym działaniu dopiero powiedzieć to partnerowi. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zatem masz u mnie tutaj chyba trzy pytania, jak liczę w zapasie, tak? Ściskam Cię. Ela. No witam Cię, Elu. Horoskop od czerwca. Na czerwiec jest, dobra. Horoskop na czerwiec, horoskop na czerwiec, Ela, Ela, horoskop na czerwiec, Ela, Ela, horoskop na czerwiec. Horoskop na czerwiec dla E, horoskop na czerwiec dla E, drugi tydzień. Trzeci tydzień i czwarty tydzień. Horoskop na czerwiec nie jest źle tutaj zarysowany. Może zagościć do Twojego domu ktoś, kogo znasz. Ktoś, kto nie do końca pokazuje siebie takim, jakim jest i też to odkryjesz. Karty pokazują, że pod koniec czerwca będziesz potrafiła zarządzać zasobą, który posiadasz, bądź w jakiś tam sposób będziesz odkrywała osoby fałszywe, będziesz widziała to, czego nie dostrzegałaś dotychczas, ale również w jakiś tam sposób Twoja osoba emanuje taką energią, która mówi działaj, bo Twoje działania przyniosą Ci bardzo wiele korzyści. Czwórka była, zadbaj o bezpieczeństwo, o komfort, ażebyś Ty miała podstawę do tego, aby realizować pewne działania. Kobieta przy domu może oznaczać, że ktoś z otoczenia w jakiś ten sposób chce wkraczać w Twoją energię, ale ona chce się przypodobać i Ty uznasz, że w jakiś ten sposób ona nie do końca jest szczera wobec Twojej osoby. Również uważaj na osoby w czerwcu, które nie dotrzymują słowa, które w jakiś tam sposób dużo mówią, mało robią. Cesarzowa może oznaczać też tutaj właśnie Twoją osobę, że Ty realizujesz pewne działania, ale ważne jest też to, żeby te działania były Twoje, a nie pod potrzeby innych, czyli na przykład myślę, że to tak wypadałoby zrobić, to wtedy będzie jakby takie syzyfowa praca, tak mi się to też rysuje, ale również może być jakaś taka informacja na temat powiększania tutaj statusu rodziny, to może być oznaka ciąży, którą informację dostaniesz, być może zwierzątko się gdzieś tam również, jeśli takowe posiadasz, na przykład będzie miało młode, bądź gdzieś tam będzie zakup jakiegoś zwierzątka do domu, to też się tak tu rysuje. Zatem w historiach emocjonalnych jakby kogoś nowego tutaj póki co nie widzę, żeby miało się to zmieniać, bez zmian w schematach zachowań. Raczej dużo działań na zasadzie ku poprawie jestestwa bytu jako takiego. Pozdrawiam Cię serdecznie. Małgosia, witam, proszę o położenie kart na sprawy miłosne na miesiąc czerwiec. Sprawy miłosne na miesiąc czerwiec, sprawy miłosne na miesiąc czerwiec, sprawy miłosne na miesiąc czerwiec, pokażcie kartę. Sprawy miłosne na miesiąc czerwiec 2020 roku. Sprawy miłosne na miesiąc czerwiec. Tu raczej sprawy zawodowe mi się tu pokazują. Tu być może jakieś zaproszenia, być może jakaś okoliczność się tu pojawia i możliwe przy okoliczności jakieś uczucie, które może być karmiczne, bądź gdzieś tam przerabianie jakiejś historii karmicznej, ale też uważać na osoby,
toksyczne, które mogą chcieć w jakiś tam sposób tutaj wkraczać w Twoją energię, ale to też jest historia karmiczna, która może się pojawić właśnie w czerwcu przy Tobie. Pozdrawiam Cię. I teraz tak, idę na magiczne wrota, bo na tipie to wszyscy. I na magicznych wrotach mam parę pytań, nie na Wasze pytania, moje odpowiedzi. Kochani, pamiętajcie o tym, że na Wasze pytania, moje odpowiedzi jedynymi drogami jest SMS poprzez magiczne wrota, czy też SMS poprzez właśnie tutaj tipa. I wiele osób próbuje działać przez maila na magicznych wrotach. Wysyła maila i no ale co to za różnica? Jest to duża różnica, jeżeli chodzi o kwestię form kontaktu. Są dwie drogi i według nich należy tutaj podążać. Również niektóre osoby, słuchaj, jak ja Ci wpłacę te 7 zł na konto, w jakiś tam sposób możesz przecież to zrealizować. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą nie mieć świadomości, że jest zasadnicza różnica. Gdy ja to mam na magicznych wrotach, to ja mam jedną zbiorczą fakturę. Gdy ja każdą wpłatę na konto generuję paragonem bądź fakturą. Gdy ja bym miała wypisać faktury bądź paragony za każdym razem, to mi się w ogóle to po prostu w jakiś tam sposób finansowo nie układa, nie składa w całość. Zatem dlatego ta forma jest jedyną drogą, czyli magiczne wrota i tip najszybciej, bo tą idą faktury jedne w miesiącu, a nie codziennie kilkanaście paragonów czy faktur. Zatem zwróćcie po prostu na to też uwagę. Osoby, które gdzieś tam mogą nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą nie mieć tej świadomości, że jest tu znacząca różnica tutaj. Zatem myślę, że chociaż troszeczkę nakreśliłam, dlaczego innej drogi nie ma. Okej, tutaj mam pytanko. YouTube, witaj Madziu, czy mogłabyś zobaczyć, kiedy wejdę w związek małżeński? Łoch, zobaczymy, jak to... O, to jest włączone, jak to wygląda. Kiedy możesz wejść w związek małżeński? Kiedy Ty możesz wejść w związek małżeński? Ania, pokażcie karty. Ania, kiedy możesz wejść w związek małżeński? Kiedy wejdziesz w związek małżeński? Związku małżeńskiego, ale mam Cię pokazane w pełnym układzie rodziny. Tak jakby gdzieś tam Ty w nazewnictwie miała w cudzysłowie męża, ale w tym jest jakby układ rodziny, a raz, dwa, trzy, cztery, na piątą, tak jakby do 5 lat mi się pokazujesz w układzie legalizacyjnym, że jest coś papierem jakby spersonalizowane. Tak jakby papier tutaj był historią, która no jest jakby takim podsumowaniem tutaj w tych historiach. Tak, raczej tutaj jest aspekt legalizacyjny. Tutaj do tych 5 lat, piąta zima mi się to pokazuje. Raz, dwa, trzy, cztery, tak, piąta zima, ale wcześniej już jesteś jakby z osobą, która już ma, nazwijmy to, pełen pakiet tych możliwości. Już nazywacie się tam, tylko później gdzieś tam to przypieczętowujecie. Zatem tak to wygląda. Legalizacja mi się pokazuje. Ściskam Cię. Ok, idę dalej. Madziu, z kim czeka mnie najlepsza możliwa relacja? Dobra, z kim wśród tych trzech osób?
Pan D. No tu jest jakaś blokada, jakby. Albo było pytanie zadane i stąd jest blokada, ale karty pokazują, że możesz jakby czuć niedosyt w tej relacji. Pan K. To jest jakby może braknąć konsekwencji w działaniach, a możecie powracać do siebie, bo powrót do sprawy, która wydaje się być zamknięta, później patrzenie na siebie w inną stronę. I finalnie jakby ta historia po jakby takich perturbacjach, perypetiach może się okazać czynnikiem jakby korzystniejszą od tej poprzedniej i osoba M, która się tu rysuje, to jest pobłądzony w ogóle i ta osoba nie. Nie pokazuje się w korzyści, bo jest to poczucie oszukania i skupieniu się w aspekcie finalnie fizycznym. Zatem kochanie, pierwsza osoba, jest jakaś blokada, możliwe, że było już pytanie gdzieś zadane o tego mężczyznę, bądź z jakiegoś powodu, po prostu gdzieś tam nie tędy droga, poczucie jakby niedosytu, półprawdy i takiego trochę mijania się. Tutaj jakby po jakichś perturbacjach, powrotach, znowu gdzieś tam zamiarach, znowu powrotach, może gdzieś tam być korzystniejszą od tej relacji, a tu pokazuje mi się w ogóle błądzenie po omacku, nie tędy droga. Warto gdzieś tam zamknąć tą drogę według kart, rzecz jasna, bo możesz poczuć się oszukana, bo skupia się nie na tych historiach, które tak naprawdę chciałabyś, żeby się realizowały. Bez zmian w schematach zachowań z tych trzech ten środkowy pokazuje się najkorzystniej. Zatem tak mi się to tu pokazało. Pozdrawiam Cię serdecznie. Kolejne pytanko. Tu. Dzień dobry, proszę na YouTube. Dlaczego się przestał odzywać? Dlaczego się nagle przestał odzywać? Dlaczego on przestał się nagle odzywać? Pyta Ola o mężczyznę. Dlaczego on przestał się nagle odzywać? Dlaczego on się przestał nagle odzywać? Dlaczego się przestał nagle? Jest gdzieś tam, nazwijmy to, zapracowany, czy w jakiś tam sposób skupia się na rzeczy, które i przyboczne historie gdzieś tam są dla niego niezauważalne. No, dlatego. Bo karty pokazują tak. As mieczy, który mówi jakby o odcięciu się, czyli to, o czym mówisz, piszesz. A to, co jest tego powodem, w jakiś tam sposób albo coś usłyszał, albo coś w jakiś tam sposób tutaj musiał sprawdzić w historiach, nazwijmy to, dla niego ważnych, istotnych. Skupił się na jednej rzeczy i nie widzi innych. Po prostu. Dlatego. Okej, kolejne pytanko. Anonim, witaj, kiedy chciałabym prosić o kartę na najbliższe 3 miesiące. Co dobrego mogą mi przynieść, o ile mogą? Oczywiście, że mogą. Co dobrego mogą Ci przynieść te 3 miesiące? Co dobrego mogą Ci przynieść te najbliższe 3 miesiące? Co dobrego mogą Ci przynieść najbliższe 3 miesiące? Co dobrego mogą Ci przynieść najbliższe 3 miesiące? Tak. Korzystaj z okazji. Karty pokazują, pomóż losowi, a los może Cię nagrodzić. Również możliwe jakieś przyjemne zdarzenia w historiach o właśnie poszerzania, czy to wiedzy, czy to właśnie coś przy podróży, czy informacji na temat właśnie podróży. Tutaj. Zatem ten czerwiec pokazuje się, pomóż losowi i korzystaj z okazji wszelkiego rodzaju, która właśnie może los tutaj nagradzać. A jeżeli chodzi o kwestię później jakby takiej korzyści, to pokazuje się sierpień, który może mówić o tym, że mogą Ci towarzyszyć jakieś ciekawe spotkania towarzyskie, dzięki którym Ty wzmacniasz swoje jakby samopoczucie, ale też i wartość własnej osoby. Najtrudniejszy pokazuje się lipiec. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tu mam jeszcze dwa pytanka.
Proszę też na YouTube, oczywiście. Do jakiego czasu mogę się spodziewać wpłaty? Dobra. Kiedy możesz spodziewać się wpłaty? Kiedy możesz spodziewać się wpłaty? Kiedy możesz spodziewać się wpłaty? Pokażcie kartę. Kiedy może się... Kiedy może się spodziewać wpłaty? Sierpień dopiero, jeżeli będziesz czekać, bo karty pokazują tutaj, że coś jakby jest nie do końca takie, coś jest albo przegapione, ktoś coś zapomniał, bądź coś jest nieuzupełnione, niedokonane. Warto ze swojej strony jakąś energię poruszyć, bo nie wcześniej wtedy niż w sierpniu. No. I tobie też dobrego dnia życzę. I ostatnie pytanie. Kiedy nastąpią zmiany w sferze uczuć? Czy szósty rok numerologiczny coś zmieni? Kiedy wejdę w stały związek? Kim będzie? Jak wygląda? Jak się poznamy? Dobra, czy ty jesteś w szóstym roku? Zobaczymy. Czy w szósty rok numerologiczny? Ty jesteś czy weszł? Czy będziesz wchodzić? Będziesz wchodzić z tego, co rozumiem. Kiedy nastąpią zmiany w sferze uczuć? Kiedy wejdziesz w stały związek? Pokażcie kartę, pokażcie kartę. Na długą wiosnę wejdziesz w stałą relację partnerską. Osoba, która będzie, i to będzie osoba, która w jakiś tam sposób już dla innych będzie niedostępna tutaj. Osoba, która pokazuje się stabilna zawodowo, finansowo, będzie dla ciebie on w odbiorze bardzo przystojny, ale również będzie taki w odbiorze pierwotnej, tak jakby no strach się bać, ale to jakby poza zawodowa gdzieś tam tego tutaj wymaga. Mam wrażenie, że poznacie się podczas tutaj albo podróży, albo w jakiś tam sposób poszerzania jakichś horyzontów, to mogą być też na przykład, nie wiem, jeśli jesteś aktywna, czy też będziesz wtedy aktywna zawodowo, na przykład jakaś delegacja, czy jakieś spotkanie integracyjne. No w każdym razie osoba też na wysokim stanowisku, tym bardziej, że jest kapłan przy nim, czyli osoba, która jest doświadczona zawodowo bardzo mocno, już coś osiągnęła. Zatem tak, dla ciebie będzie to osoba bardzo przystojna, osoba, która ma swoją markę zawodową. Jest to nowa postać dla ciebie. Zatem tak. To się może zakończyć czymś, nazwijmy to takim przyrzeczeniem, że jesteście już razem na długo, długo, długo. Zatem tak. I to było na dzisiaj ostatnie pytanie. Zobaczę, czy na mailu nie mam czegoś na zasadzie w zapasie. Tu jest to. Nie, tutaj nie mam. Zatem tu wyłączam. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj, za zaufanie. Nie wiem, kto podgląda i kto wyczaił, jak można sprawdzać właśnie filmiki, które są niepubliczne, a już widzę, że niektóre osoby podglądają i oglądają, bo wczorajszy horoskop, który był niedostępny, jeszcze był w opcji niepublicznej, już była łapka w górę, a ja nie dawałam. Zatem ktoś jest na tyle sprytny i przedsiębiorczy, że wie, jak to zrobić. Brawo ty. Tak samo w Tarot a imię, czy też Wasze imię a Tarot, również już widzę, że jest kilka oglądających i chyba tam też jedna czy dwie nawet łapki są. A zatem ktoś, kto jest na tyle sprytny, przedsiębiorczy, gratuluję. A filmik chciałabym Wam udostępnić w czwartek, Tarot a imię. A wczoraj był dla baranów horoskop, dzisiaj mam nadzieję opublikować dla byków. Zatem ściskam, wszystkiego dobrego, całuję, pa, pa!